Mam tu trochę rzeczy ze sobą, pozwólcie chwilkę, no, że się trochę nimi obstawię. Ale to wszystko potrzebne dzisiaj. Nasze rekolekcje dobiegają końca, ale wszyscy wędrujemy dalej. To, co tu się wydarzyło, począwszy od jakichś spotkań między nami, to już jest jakaś ogromna wartość rekolekcji, rozmowy, wymiana doświadczeń, modlitwa, sakramenty. Może to też, co próbowałem tu powiedzieć i co zapadło gdzieś tam w sercu, to wszystko warto właśnie zabrać z tych rekolekcji, aby potem to wykorzystać, tym się dzielić. Mówimy sobie w tym roku o tych algorytmach Boga, o tych sposobach przychodzenia i działania Pana Boga w naszym życiu. Mówiliśmy o świętych, mówiliśmy o Słowie Bożym. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Kościele. Stoi przed wami zakochany w Kościele człowiek. Myślę, że to nie jest taka dzisiaj popularna teza i pogląd, ale od kiedy tak świadomie jestem w Kościele, to ja się coraz bardziej w nim zakochuję. Czasem się denerwuję, może tak nie wyglądam, ale jestem dosyć taki porywczy i nerwowy i czasem się gniewam tam. I naprawdę bym tam chwycił za jakieś narzędzia i pobiegł do tych, co w Kościele rozwalają wiele. Ale kocham Kościół, wiecie? I uważam, że w Kościół to jest ta przestrzeń, w której Bóg jest, do której się przyznaje, którą prowadzi, wyposaża. Kościół jest tą przestrzenią, w której znajduje się mnóstwo tych takich Bożych algorytmów. I życia nam nie starczy, żeby to wszystko zgłębić, odkryć, podjąć. To jest jak studnia bez dna. Kościół to przede wszystkim wspólnota wierzących, która wędruje przez wieki z Bogiem pośród siebie. I myślę, że wielu ludzi nie rozumie Kościoła dzisiaj. I to jest taka wielka bieda. Wiecie, w te rekolekcje pojawił się we mnie taki obraz. Ja tak mam, że czasem Pan Bóg przychodzi z obrazami. Opowiem wam o dwóch. Najpierw o takim dużo wcześniejszym. Jak się nawróciłem, to ja chciałem, wiecie, tak cały czas tak Pana Boga czuć, nie? Być blisko. Nie? Ja bym chciał cały czas tej Bożej obecności chodzić, nie? Lewitować. Panie Boże, czemu nie przychodzisz? Nie? Wiele czasu straciłem też na takie niepotrzebne czasem, myślę, wołanie. Wiecie, i przyszedł obraz w tym momencie. Związany z takim tematem dla mnie najważniejszym w Biblii i w moim życiu, z tematem Królestwa Bożego. Pan Bóg mi pokazał za pomocą obrazu, że wszystko jest dobrze. Obraz polegał na tym, że jest królestwo, pośrodku jakiś pałac królewski, a wokół pałacu, tak jak w powieściach, w filmach, toczy się życie. Ludzie krzątają się, pracują, toczy się ich zwykłe życie. A w środku pałac królewski, w środku król. Wiecie, ja w tym obrazie zobaczyłem, że ja cały czas chciałem być na audiencji u króla. A on mi pokazał, nie, jak ja cię wezwę na audiencję, to przyjdziesz i będziemy razem blisko. Jeśli będziesz cieszył tym spotkaniem. I czasem tak jest, że Pan Bóg daje jakieś niesamowite doświadczenie.
niezwykłą spowiedź, natchnienie, słowo, które Cię tak rozpali momentalnie, że wie, że On przyszedł. Ale On mówi, ale to ja Cię zawołam na tę audiencję i bądź spokojny. Ty sobie żyj w tym królestwie, to jest moje królestwo. I rób swoje. I wiecie, od tamtego czasu niesamowity mam pokój wewnętrzny, że ja żyję w Królestwie Bożym. On jest Panem. Zobaczcie, jak to wyraża liturgia. Pan z wami. Na początku mszy, przed Ewangelią, dialog przed prefacją, na końcu mszy. Pan z wami. Pan z wami. On jest Panem, On panuje. Jezus Chrystus. Chrystus znaczy Król. Chrystos, to jest namaszczony Król. Jezus Król. My żyjemy w Jego Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Ciągle w liturgii mówimy. Wiecie, i my naprawdę już żyjemy w Jego Królestwie. I czasem On naprawdę woła na audiencję. To jest jeden obraz. Drugi, który zrodził się podczas tych rekolekcji, dotyczy Kościoła. Że niestety ludzie czasem patrzą na Kościół jak na budynek, jak na kamienicę i widzą i oceniają tylko po elewacji zewnętrznej. Się śmieliśmy tu z księżmi, że sporo takich kamienic w Łodzi jeszcze nie odrobionych, nie wyremontowanych. Nie? Brakuje tynku, brud. Nie? Widać tam ten uszczerbki, widać jakieś zużycie. Czasem bardzo mocne i to odpycha czasem, nie? Ale człowiek czasem tak się zatrzyma na tym oglądzie zewnętrznym i pójdzie dalej. Albo powie, nigdy tam nie wejdę, bez sensu. I tak jest z Kościołem. Patrzymy na Kościół z zewnątrz, to zwłaszcza teraz przeżywamy jakieś kryzysy i Kościół się mega ubrudził. Jest poobijany, ubrudzony. Czasem wręcz zniechęca. Ale kto wejdzie do środka, zacznie odkrywać niezwykłe rzeczywistości. Obecność, ciepło, wiele pomieszczeń, wiele komnat, jak mówi Święta Teresa Wielka. Ty zaczynasz nagle widzieć, jakie to jest niezwykle wielowymiarowe, że tam toczy się życie i to życie zachwyca. Dla mnie Kościół jest czymś takim. Dla mnie Kościół jest oblubienicą, jest kobietą. Zresztą w Polsce trochę tego nie widzimy, bo mamy rodzaj męski, ten Kościół, ale w oryginale jest eklezja, ona, oblubienica Chrystusa. I Pan Jezus oddał za nią życie na krzyżu. A z tego związku Chrystusa z Jego oblubienicą rodzimy się my. A ona jest matką, która się opiekuje. Wiecie, ja mam takie doświadczenie, że ja wszystko, co mam od Boga, dostałem przez Kościół. Dla mnie najważniejszą datą w moim życiu jest 9 czerwca, data mojego chrztu. Ja staram się nie obchodzić urodzin. Ja obchodzę datę chrztu. Ja się wtedy narodziłem. W Kościele. W Kościele odkryłem moje powołanie. Je przyjąłem i je realizuję. W Kościele codziennie mogę karmić się Eucharystią, Jego ciałem, mogę słuchać Jego słowa. Z Kościoła mogę wydobywać te wszystkie bogactwa, o których już mówiliśmy, jak Słowo Boże i te przepiękne, niezliczone komentarze świętych z historii Kościoła. Dzisiaj sobie siedziałem, sobie wynotowywałem. I to jest taka długa lista. Co mam, co niesie Kościół? Co Kościół zawiera? Obecność Pana, sakramenty, dogmaty, teologię, filozofię, charyzmaty, duchowości, szkoły modlitwy, świętych, Słowo Boże, Pismo Święte, tradycje, magisterium, ojców Kościoła, liturgię, sobory, owoce wysiłku intelektualnego, kościoły partykularne, owoce dialogu, błędy, na których mamy się uczyć. Męczennicy, doktorzy Kościoła. Można by wymieniać. Niezwykła rzeczywistość,
którą warto coraz bardziej i bardziej poznawać. Zobaczcie, że w Kościele właśnie, w Kościele znajdujemy te algorytmy, te sposoby, w jaki Pan Bóg przychodzi i działa. Dowiadujemy się, kim On jest. Korzystajcie z tego. Wczoraj modliliśmy się o miłość do Słowa Bożego, dzisiaj módlmy się o miłość do Kościoła. Pomimo jego wybrakowania, jego ubrudzenia. Jakiś czas temu mogłem głosić konferencję dla maturzystów w Częstochowie. I wtedy mówiłem właśnie maturzystom o Kościele też. Wiecie, i niektórzy uznali, że to było kontrowersyjne, ale słuchał tego nasz biskup i w sumie później nawet nie pochwalił, więc stwierdziłem, że mogę się tym dzielić. Bo powiedziałem, że Kościół to jest matka, bo tak to przeżywam. Ale ona czasem jest jak prostytutka. Sponiewierana, ubrudzona, zeszmacona, ale cały czas matka, która dała mi życie. I znowu taki obraz. Domu, do którego wraca matka, która jest właśnie prostytutką, ale nadal jest moją matką. I chociaż właśnie tak sponiewierana, ona się mną opiekuje i daje życie. Noszę w sobie mocno ten obraz właśnie. I wtedy sobie powiedziałem, bo ja wiele czasu, wiele energii niestety poświęciłem na takie krytykanstwo Kościoła. I powiedziałem sobie wtedy, że to jest matka i przestań. To, co możesz zrobić tam, gdzie jesteś, to rób. Tam, gdzie możesz coś zmienić, zmieniaj. I przestań ulegać takiemu duchowi krytykanstwa, który w sumie nic nie daje. Kiedy mówię o Kościele, to wiecie, przychodzi mi na myśl ksiądz Jan Kaczkowski, który przepięknie też nauczał o Kościele, który kochał Kościół. I on mówił, musimy bardzo, bardzo tak jasno, uczciwie rozróżnić Kościół przez małe K od Kościoła przez duże K. Właśnie on mówił, święta nasza matka Kościół. Te małe K to te wszystkie właśnie struktury, instytucje, ludzie ze swoimi historiami, charakterami, ze swoją grzesznością. A Kościół przez duże K to właśnie Kaczkowski mówi, święta matka Kościół, oblubienica. A mówi, i Duch Boży z trudem przenika przez ten Kościół, taki strukturalny, ale on ożywia Kościół jako całość. Chciałem dzisiaj zwrócić waszą uwagę na kilka rzeczy w Kościele, żebyście też podjęli taką wędrówkę. I czasem zmaganie się o odkrywanie tych Bożych algorytmów właśnie w Kościele. Dlatego trochę tych rzeczy dzisiaj przyniosłem. Wiecie, i chciałbym zacząć od katechizmu. Czy znacie katechizm? Czy macie katechizm? Czy do niego sięgacie? Katechizm Kościoła, w którym znajduje się mnóstwo podpowiedzi o Bogu, o człowieku, o sakramentach, o wierze. Niezwykłe. Tu są podane te algorytmy wprost, mam wrażenie. I chciałem wam powiedzieć dzisiaj o dwóch takich punktach z katechizmu. To są takie moje odkrycia ostatnich miesięcy. Jakiś czas temu ogłosiłem takie rekolekcje wokół uroczystości zesłania Ducha Świętego. I znowu, zobaczcie, czasem o Duchu Świętym ludzie mówią, nie, że spece to ci charyzmatycy. Ja uważam, że wszyscy jesteśmy charyzmatykami. Że Ducha Świętego możemy spotkać tylko właśnie na modlitwie uwielbienia, czy właśnie w jakichś grupach. A wiecie, co mówi katechizm Kościoła? O miejscach naszego poznania Ducha Świętego. Katechizm w jednym z punktów mówi, Kościół, wspólnota żyjąca w wierze apostołów, którą przekazuje,
jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego. Dwukropek. I od poszczególnych punktów. W pismach, które On natchnął, w tradycji, która zawsze aktualnymi świadkami są ojcowie Kościoła, w nauczycielskim urzędzie Kościoła, któremu On asystuje, w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem, w modlitwie, w której wstawia się za nami, w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół, w znakach życia apostolskiego i misyjnego, w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia. Zobaczcie, 8 takich ogromnych rzeczywistości, miejsc naszego poznania Ducha Świętego. Katechizm precyzuje, wyjaśnia, wskazuje nam, gdzie możesz poznać, spotkać i poznać Ducha Świętego. Algorytm, wprost. Wtedy o tym mówiłem, żebyśmy czasem przez jakieś sobie subiektywne myślenie nie zawężali sami siebie do jakichś punktów, albo innych, nie daj Boże, nie zawężali, nie? Albo nie dopuszczali do pewnej rzeczywistości. Dlatego mamy, zobaczcie, Słowo Boże, mamy katechizm, mamy Kościół, który pomaga w odkrywaniu Pana Boga i chodzeniu za Nim. Chciałem wam pokazać jeszcze jeden punkt, który mówi o pokucie. Swego czasu to było takie moje pytanie. Jak ja mam pokutować? Grzeszę, chodzę do spowiedzi, mam czynić pokutę w swoim życiu. No dobra, ale tak naprawdę czym ta pokuta jest? Jak ona ma wyglądać? Mam leżeć krzyżem? Mam, nie wiem, wymyślać? Słuchajcie, spotkałem też w duszpasterstwie akademickim, tak zgłębialiśmy sakramenty rok temu i to mnie tak uderzyło, że tu jest to wszystko rozpisane. Zobaczcie, co mówi katechizm. Pokuta dokonuje się w życiu codziennym przez czyny pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, cierpliwe znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości. I ostatnie zdanie tego punktu. Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem. No już prościej się nie da. Naprawdę prościej się nie da powiedzieć o pokucie. Jeden punkcik katechizmu. Jak mogę pokutować? Codziennie brać na bary, wiecie, krzyż, zmaganie się. Jesteś studentem, rób to dobrze i codziennie. I to też, tam są zawarte trudy. Jesteś mamą, tatą, jesteś księdzem. Rób jak najlepiej swoją codzienność. Tam to już samo takie wierne wypełnianie tego już jest pokutą. I nie trzeba wymyślać. Ale zobaczcie, znajdujemy to w katechizmie, a to są tylko dwa punkty. Dwa rozbudowane algorytmy życia Bożego. Kocham katechizm w ogóle. To jest jakieś nienormalne jestem, bo ja zazwyczaj spotykam ludzi, którzy tego nienawidzą. A to jest, słuchajcie, to jest niesamowity komentarz. W naszym duszpasterstwie w Poznaniu już drugi rok, słuchajcie, studiujemy dokumenty papieskie. Zobaczcie, w niedzielę mówimy, że wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wierzę w ten Kościół. A na czele tego Kościoła stoi Piotr naszych czasów. Wybrany po intensywnej modlitwie Franciszek. Wiecie, jak słyszę tych wszystkich krytykantów papieża Franciszka, którzy podważają, którzy nie czytając jego dokumentów krytykują, to wtedy mam ochotę tam, ale staram się za tych ludzi modlić. Bo oni podważają, zobaczcie, oni podważają ten widzialny znak jedności i wybór
Ja mocno wierzę z Bożego Ducha. I Piotr naszych czasów daje nam pisma. Tych pism już jest kilkanaście ważnych dokumentów. My przeczytaliśmy w zeszłym roku Chrystus Vivit, Chrystus żyje. Studenci zachwyceni. Wspólnie czytaliśmy, dyskutowaliśmy, szukaliśmy jakiejś inspiracji. Teraz czytamy Fratelli Tutti, najnowszą encyklikę. I po pierwszym rozdziale oni powiedzieli, nie znamy takiego Franciszka. On jest mocny. On podejmuje taką diagnozę świata, w którym żyjemy. Jest to takie dojmujące, bo papież naprawdę ma niezwykłą intuicję w patrzeniu na świat. I pierwszy rozdział jest trudny, jest taki dojmujący. Ale potem przedzierając się dalej przez jego nauczanie, dochodzimy też do recept, do lekarstw, do niezwykłej nadziei. Właśnie mówiąc o Kościele, chcę powiedzieć o Piotrze naszych czasów. Bardzo lubię to określenie, wiecie? Piotr, my potrzebujemy tego, który nas prowadzi. Potrzebujemy Jego słowa, Jego modlitwy, Jego wsparcia. I mamy Go. To, na co się powoływałem przez ostatnie dwa dni, to adhortacja o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Franciszek też. Co on mówi dzisiaj o świętości? Warto, bardzo wam polecam. Czytajcie Franciszka. Jak przeczytacie Franciszka, to cofajcie się do Benedykta, do Jana Pawła, do Soboru. Nie? Ja tak mam, bo ja niestety w moim życiu też mnie tego nikt nie nauczył, więc sobie teraz robię to na własną rękę i próbuję zarażać innych. Żeby też rozumieć ten Kościół, widzieć, ile w nim mamy do dyspozycji od Pana Boga. Muszę trochę badać czas. Więc zobaczcie. Chciałem was zachęcić do tego, żeby wejść do tej kamienicy, którą jest Kościół, żeby tam się poczuć jak u siebie. Żeby poznać jej historię, jej bohaterów, jej dorobek, znaleźć swoje miejsce w Kościele. Kto jest po bierzmowaniu, to Kościół podpowiada, to już jesteś uzdolniony do tego, żeby znaleźć swoje miejsce w Kościele i swoją rolę w Kościele. Wiecie, macie cudowny księży tutaj. Od niedzieli z nimi ciągle gadam, nie? Patrzę sobie tak na nich, na was. Macie cudowny księży. To są specy od Kościoła też. Mocno ich wykorzystujcie, żeby was tam prowadzili w tym. Ksiądz Radek, teolog, po 6 latach, 2 magisterki z prawa kanonicznego. Specjalista od tego, jak Kościół powinien działać i funkcjonować. Ksiądz Piotr, teolog po 6 latach, a potem doktorat z filozofii. Więc nie słuchajcie ludzi, którzy nie mają pojęcia, tak naprawdę głębszego pojęcia o rzeczywistości, tylko słuchajcie wykształconego myśliciela, przygotowanego myśliciela, naprawdę filozofa, bo filozofia to jest ta dziedzina nauki, która ma mieć ten ogląd tego świata, w którym żyjemy. I on został do tego przygotowany i ma wam służyć. Teraz ich trochę wkopuję, nie? Ale tam po prostu dzień i noc ich tam targajcie. Do roboty. No po to są księżmi, teologami, filozofem i specem od prawa kanonicznego. Nie patrzę teraz na nich, bo jak patrzę na was, to już się boję tam wrócić do nich, ale ja dzisiaj wyjadę do domu. Pewnie już więcej tu nie przyjadę. Ale trudno. Po prostu my mamy być dla was. Nie? Księża mają być dla was. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to sakramenty w Kościele. Proszę was, żebyście docenili chrzest, żebyście zaczęli zgłębiać istotę chrztu. Zobaczyli, doświadczyli, co tam się wydarzyło. Zachwycili się tym, podziękowali Panu Bogu. Dostaliście to w Kościele. Ja uwielbiam nazwę, że chrzcielnica. Gdzie jest chrzcielnica w katedrze? Tam.
Czemu z boku? No powinno być w centrum gdzieś. W kaplicy. Nie wiem. Krzesznica powinna być w środku. Wiecie dlaczego? Bo to jest łono kościoła. Ja lubię tę nazwę. Łono kościoła. Łono jest gdzieś z boku. Nie? Łono kościoła. I kościół jako matka rodzi swoje dzieci. Nie? Ja się zrodziłem do życia Bożego, do życia wiecznego. W momencie chrztu. A potem chciałbym was zainspirować, jakoś pchnąć w stronę głębi spowiedzi Eucharystii. Najświętszego sakramentu, w którym On przychodzi. Chrystus. Za każdym razem, kiedy sprawujemy tutaj Eucharystię, On przychodzi realnie i daje swoje ciało Tobie do spożycia. On chce z Tobą wejść w komunię. Jan Paweł II nauczał, że nie tyle my przyjmujemy Komunię Świętą, czy Jezusa w Komunii Świętej, ile On nas przyjmuje w Komunii Świętej. I to wszystko jest w Kościele. I bardzo was proszę, módlmy się o oczyszczenie Kościoła, o odnowienie Kościoła, żeby ludzie, którzy potworne rzeczy robią w Kościele, zdążyli się nawrócić i podjąć pokutę. Módlmy się za naszą Matkę Kościół. I korzystajmy z tego dorobku 2000 lat. To jest naprawdę coś przeolbrzymiego. Szukajmy, bierzmy do siebie, wykorzystujmy, pomnażajmy. Ale też wnośmy, słuchajcie, w Kościół coś nowego. Ubogacajmy Kościół, nie? Przez dary, które Pan Bóg będzie pragnął, pragnie w nas stwarzać, a przez nas właśnie ten Kościół ubogacać, odnawiać, nie? Kościół to my. Kościół to my. Tych algorytmów, czy grup algorytmów jest o wiele, wiele więcej. Nie da się tego objąć przez jedne rekolekcje. Próbowałem tak troszeczkę tylko liznąć tematu. Jeśli uważacie, że to się wam przyda, bierzcie, ale też szukajcie dalej, wydobywajcie, odkrywajcie nowe i nowe algorytmy Boga.